Co z tobą nie tak, że nie chcesz iść klawia? Chcę być w sztosie i nie iść spać. Co z tobą jest źle, że mówisz mi nie? Chcę złamać ci serce w mojej starej BMC. Co z tobą nie tak, że nie chcesz iść klawia? Chcę być w sztosie i nie iść spać. Co z tobą jest źle, że mówisz mi nie? Chcę złamać ci serce w mojej starej BMC. Działamy ostro, zmiana planów, po prostu nie siejemy dzisiaj jęczmienia, no nie damy rady, a nie będę po nocach siał po prostu, bo no wiecie jak to jest w nocy sianie, tutaj może być omijas, coś tam, a chce się jakoś w tym roku przyłożyć do tych siewów, także zrobimy to jutro, jadę jeszcze jutro rano na usługi kopania ziemniaków i później będziemy resztę dnia walczyć z siewami, a teraz jeszcze sobie przygotuję, że tak powiem, te pola, gdzie był rozsiany nawóz i właśnie uprawiam sobie talerzówką firmy Agrolit. Pamiętajcie, bardzo dobra talerzówka i możecie nią zrobić, że tak powiem, po ściernisku, czyli prace poszliwne, jak i doprawić po prostu pole do siania. W moim przypadku po orce i tak to się prezentuje, zobaczcie co tutaj się dzieje, zobaczcie jak bał pięknie to dotknął. Tak jak w moim przypadku jest to doprawianie pola po orce, bo po prostu bronami tego nie będę robił, bo to jest strata paliwa i w ogóle to nie jest takie rozwiązanie, bo ta ziemia jest ujeżdżona jest i no i później samym siewnikiem siać w taką ziemię po bronie, no to te wschody będą słabe. A tutaj ja już siałem po talerzówce, jedno pole właśnie tego jęczmienia i 5 cm jest pulchnej ziemi, także że tak powiem nie trzeba nic praktycznie mieć przed siewnikiem typu jakiś agregat uprawowo-siewny, bo w taką ziemię jaka jest zrobiona po tej talerzówce można śmiało siać poznaniakiem czy tam jakimś innym siewnikiem i po prostu ziarno jest przykryte ziemią, także jak najbardziej polecam. Może to troszeczkę zagłębimy, by tutaj te koleiny wyrównać. No i widzicie jak to fajnie równa, jednocześnie dogniata pole, zatrzymuje parowanie, a później jak siewnik wjeżdża w to, no to pięknie sieje. Ja to jeszcze koło granic sobie przejadę jeszcze raz, no ale widzicie, no nie ma co po razie, tylko wystarczy przejechać, no i tutaj gdzieś na środku, żeby wyrównać trochę pole. I pole jest przyszykowane do siania, jutro kończę wykopki i po prostu siejemy. No. Powiem wam, ten rok jest przełomowy tutaj na naszym kanale, na PGR-ze rolnikowo, no jest po prostu nieba a ziemia. Zobaczcie, 3 maszyny, duży ciągnik, dobry puk i talerzówka i jak już może się poprawić, że tak powiem, technologia siania zboża. Wiadomo, że to nie jest jeszcze perfekt, bo my tam jesteśmy 100 lat za murzynami tutaj z naszą gospodarką w naszym obrębie, ale już, że tak powiem, jest jakieś światełko w tunelu, no i walczymy. Widzicie, tutaj dorywałem też kawałek i zobaczcie, jest jak jest zrobione, tutaj nam przypchało. Wezmę to trochę, rozciągnę, bo jak będę kosił kosiarką, przypierdzielę to będą jaja. To jest spoko, ktoś się mnie pytał, jest to taki poczekajcie, dobra, jest to prędkościomierz GPS-a, no jakieś
około 100 zł to kosztuje na Allegro. No, w takich traktorach, gdzie nie ma podanej tej prędkości, no to jest zajebisty. Zobaczcie, jadę sobie 8 na godzinę. Na spokojnie i zobaczcie, co tu się dzieje. No jest, to jest po prostu magia. Jakie pole jest pięknie zrobione. No ja jestem w szoku, nie? No i tak, no chwalę, no ale zobaczcie, jak tu można nie chwalić, patrzcie. Jak to robi? No szok. Ja by tutaj już siewnik siał. Magia. Ja by siewnik już to siał, nie? Nawet trochę za głęboko ustawiam sobie tutaj na trójeczkę. Muszę wyregulować trochę ten EHR, bo właśnie na czwórce chyba, czy na piątce jest maksymalne opuszczanie łapy, a tutaj już nie ma regulacji. Trzeba będzie przestać pobawić się z czujnikami, żeby cały zakres po prostu był pokrętła. Ale to na razie, jak działa, to działa, nie? Jak działa, to niech działa. O. Tutaj się trochę pojeździło, ale się wyrówna. No jest cudo. No i tak, ja tutaj dalej działam. No jeszcze mi została na dziś jeszcze, no oprócz tego kawałka to 2,5 hektara, 2,60, 2,70, coś takiego. Gdzie działeczki zrobić pod zasiew. No i tyle, no i dzisiaj fajran. Dzisiaj fajran po prostu, trzeba odpocząć, bo jutro znowu trzeba rano wstać, niestety. Taki to los chłopa robotnika, nie? Także coś, no włączę się jeszcze najwyżej później. No i co, złapała już nas noc. W sumie kończymy już to pole, no tutaj niestety jest tak miejsce na billboard, taka jest gimnastyka, więc trochę dłużej schodzi z tym polem. No i mamy godzinę, jest godzina 19:24, nie wiem, czy jeszcze zrobię te dwa pola, może jeszcze jedno szczele. Zobaczę, jak to będzie się prezentować. To kurwa, można by spać już w tym traktorze, tak naprawdę. Ja sobie nie wyobrażam teraz, jakbym miał kurde 60-ką to robić wszystko, naprawdę. Ale jutro sobie zasiejemy jęczmionek. Elegancki. Elegancko będzie. Zasiejemy sobie. I co? Przydałyby się obciążniki do Maseja. Oj, przydałyby się. Przydałyby się. Ale te silniki Parkinsa. Kurwa, miód. O, proszę. Ładnie mruczy. Trzeba jeszcze wydech z kwasówki zrobić i... No i tak, widzicie, także też robimy po nocach, nie ma lekko. Nie ma lekko, po nocach się robi. Jutro na nockę do pracy. I tak człowiek później na drugą. Tak, będzie trzeba, jak to szwagier mówi, szybko spać. No niestety. Chciało się mieć gospodarkę, to teraz trzeba robić, nie ma lekko. Albo gospodarka, albo przyjemność. Albo jeździć na baby, albo orać pole. Teraz baby nie chcą na gospodarkę. Niestety. Nieliczne. Bo śmierdzi na wsi, bo to, bo tamto.
A gówno prawda, widzicie, samo maszynami się robi. Jedynie o, można sobie posiedzieć, pobajerzyć, zrobić se rendezvous w traktorze. No nie tak? Bo można, czemu nie? Jeszcze jak jest zachód słońca, o mój Boże, coś pięknego. Jakiegoś chabru narwać. No to miodzio. Normalnie miodzio. I co, i cóż chcieć więcej od życia, aby zdrowie było. O pieniądze to się dorobi człowiek jakoś. Ale zdrowia się niestety nie kupi. Wiem coś na ten temat w swoim temacie, na swoim przykładzie, przepraszam. Także szanujcie zdrowie, ale pamiętajcie, jak robicie tylko w polu, to musi być opór. U mnie jest opór, pokażę wam. Migają koguty, niech widzą, że no, że jest po prostu opór, no. Także oporowcy, siła z wami i z naszymi kogutami. Ja się będę z wami żegnał, dokończę sobie to pole, tam poprzeczniaki sobie jeszcze podrównam, żeby mi się nie, żeby nie było zbitych fragmentów pola, żeby można to było fajnie jutro zasiać. I pojadę chyba sobie jeszcze na to jedno pole, pomorduję i jadę do domu, coś zjeść, trzeba spać i tyle, no. Jeszcze wam coś wam jeszcze powiem, czy nie? Nie, no w sumie tyle. Także do następnego odcinka, może jak mi się zachce, to nagram jutro, kolejny dzień. Pobawimy się w Grzesia z gry o plon. Nie, no zobaczymy, no. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam wszystkich widzów w imieniu swoim, w imieniu Karola i w imieniu Piotrusia. Także trzymajcie się, pozdrawiam was, do następnego odcinka na kanale rolnikowo.pl. Cześć!